Siemanko, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jadson i Burzyk, cześć. Dzisiaj w warunkach polowych będziemy sprawdzać dla Was głośnik Tribit Stormbox Micro. Tak, a nawet połączymy dwa w stereo. Z nami dzisiaj pan Gąbka, bo warunki takie, a nie inne. Mamy nadzieję, że będzie nas dobrze słychać. A studio w kwarantannie. Niewielkie pudełko, niewiele informacji, właściwie te najważniejsze. A co w pudełku? W pudełku znalazł się sam głośnik, kabelek do ładowania USB, USB typu C i instrukcja obsługi. Wielki plus za typu C. Dokładnie. Jak sama nazwa wskazuje, mamy do czynienia z niewielkim głośnikiem, w zasadzie mikrogłośnikiem, który waży 300 gramów, a jego wymiary to... Niespełna 10 na niespełna 10 na niespełna 3,5 centymetra. Mimo to jest naprawdę, jak na swój wymiar, dość ciężki. Ile? Tak. 300 gramów niespełna mówiłeś. 300 gramów. W ręku naprawdę czuć tę masę, jest to wszystko fajnie w gumowanym tworzywie od spodu oraz tej siateczce znanej z Stormboxa dużego, którego mieliśmy, dość wytrzymałej na uszkodzenia, na zadrapania, no i też jak się okaże później w jakimś stopniu na wodę, o tym za chwilę powiemy. Może troszeczkę wiać, ale Tribit na kamieniach, Adson ze szlauchem w ręku. No i co, sprawdzamy. IP67 i PX7, nie wiem, zobaczymy, zachlapiemy i ocenimy. Jedziemy. O panie. Nabrały dużo wody. Tak. Potrząśnij nimi teraz. No to było takie, powiem, całkiem solidne zachlapanie. Chyba muszą wyschnąć. Chyba damy im wyschnąć troszeczkę, bo na razie jednak zdecydowanie dźwięk jest zmieniony. No i co? Trochę wyglądu. Tak, na górze, jak wspomniałeś wcześniej, siateczka bardzo przyjemna w dotyku, taka materiałowa. Mhm. Logo Tribita, no i trzy przyciski. W zasadzie dwa służą tylko do podgłaszania, przyciszania utworów, mhm. A ten środkowy jest przyciskiem wielofunkcyjnym, bo tak, pauzuje utwory, odbiera połączenia, jak również służy do przewijania piosenek przód-tył. Po trzykrotnym kliknięciu piosenka cofa się do tyłu, natomiast po podwójnym kliknięciu piosenka przesuwa się w przód. Tak, mamy bardzo fajny paseczek rozpinany, który posłuży za montaż, czy to na jakimś tam ogrodzeniu, czy na kierowniku na rowerze, tak jak ja to wykorzystywałem. Naprawdę on solidnie się trzyma, muszę przyznać, że nie rozpiął mi się ani razu, a jeździłem po całkiem niezłych wertepkach, więc duży plus, fajne zapięcie, no i naprawdę, czy na ręku, na nadgarstku można sobie go zapiąć, no to będzie trzeba to mieć chudy nadgarstek albo biceps jak domański. No tak, to też prawda. Jeszcze wracając do przycisków, mamy na górze, a raczej na jednej z krawędzi głośnika, mamy włącznik, diody powiadomień i... Tak. I przycisk Bluetooth. Do parowania, dokładnie tak. Również znalazł się tu mikrofon. Znalazło się 5 diod oraz jedna informująca o tym, czy głośnik jest włączony, czy jest sparowany. O, teraz by się zgadzało. No i jeszcze na odwrotnej krawędzi mamy gniazdo USB typu C. Tak. Na tej? A jeśli jesteśmy na tyle, to wspomnijmy, że oprócz paseczka znalazły się 4 i to dość duże nóżki, jak na ten głośnik. Tak. I jakaś prawdopodobnie membranka pasywna od spodu. Bo stąd bije bas. Dokładnie. Głośnik wyglądem i wykonaniem moim zdaniem zdecydowanie na plus. Całą specyfikację techniczną znajdujecie w tabelce, która wyświetla się gdzieś tutaj. My wspomnimy tylko o tym, że głośnik ma łącznie 9 W mocy z tego jednego przetwornika oraz, że jego bateria to 2600 mAh. U nas grał 8 godzin spokojnie przez cały dzień pracy i jeszcze tam się nie wyładowywał. Na takiej mniej więcej połowie głośności da się wyciągnąć troszeczkę więcej, gdyby było ciszej i troszeczkę mniej, jak będzie głośniej. IP67 standard. Bo na pudełku znajduje się IPX7. No właśnie, to jest jeszcze przedpremierowy głośnik, więc chyba sam producent nie wie, która wersja jest prawdziwa. Testerzy dopiero sprawdzą. Posłuchajcie, jedziemy. Dwie muzyczki na razie na jednym głośniku, potem łączymy je w stereo. Tak, na początek zaczniemy z NCS-a, czyli Skyline, Kowan. Mhm. I głośnik ustawiony do góry dźwiękiem. Czyli tak, jak powinien domyślnie być. Powoli będziemy przechodzić do drugiej piosenki. Tak, coś bardziej rockowego tym razem, z darmowych propozycji jeszcze. Uwaga!
Ride Before the Fall. Zaraz wjedzie. Będziemy łączyć. Tak, zanim się wypowiemy o jakości, łączymy. W Tribicie mamy wbudowane dwa tryby. Jeden to jest Party Mode, czyli na obu głośnikach będzie grało to samo. Drugim trybem jest TWS, czyli True Wireless Stereo. Jeden i drugi będzie robił za prawy i lewy kanał. Tak, oba są połączenia, że tak powiem, ogłaszane komunikatem dźwiękowym i jest to naprawdę bardzo proste. Przytrzymać przyciski Bluetooth, w drugiej sytuacji tam nacisnąć. Nie ma w tym nic skomplikowanego. Jedziemy z odsłuchem w trybie Party Mode, czyli dwa głośniki grają to samo. Dokładnie. I na początek Skyline. Dobrze, wydaje mi się, że elektroniki starczy. Przejdźmy do rocka. I tak samo jak na początku, Ride Before the Fall. Myślę, że starczy. Kilka spostrzeżeń na pewno zrobiło się zauważalnie głośniej. My też myślę, że siedzimy zbyt blisko takich dwóch głośniczków i one są zbyt blisko siebie, żeby to miało większy sens. Bo zrobił się troszeczkę chaos. Tak mi się wydaje, że za dużo tych dźwięków naraz się zaczęło wydobywać. Troszeczkę to się wszystko zaczęło niebezpiecznie ze sobą zlewać w trybie Party Mode'a. Tak, to samo chciałem powiedzieć, że jeden podobał mi się zdecydowanie bardziej, aniżeli dwa połączone ze sobą. No właśnie, to zacznijmy od tego jednego. Jak twoim zdaniem grał jeden? Grał bardzo ładnie. No akurat tu puszczamy muzykę, jaką puszczamy, natomiast... Słuchaliśmy wszystkiego. Jak tu przyjeżdżam wcześniej, no to włączam sobie swoją playlistę na Spotify'u i muszę przyznać, że ten głośniczek naprawdę daje radę. Zarówno w roku, w latach 80., w mojej ulubionej playliście, w jakichś utworach elektronicznych czy w rapie, no to naprawdę... sprawdza się bardzo fajnie, bo jest ta przestrzenność w tym głośniku. Te pasma się ze sobą nie zlewają. Zarówno zauważymy pasma wysokie, średnie, jak i niskie. I żadne na siebie nie nachodzi. Jest to idealnie zrównoważony mały głośnik, tak, moim zdaniem. Tak. Też tak myślę, że tu właśnie ta przestrzenność dźwięku, który jest skierowany do góry, sprawia, że naprawdę czuć szeroką scenę muzyczną. Tak człowiek trochę się koncertowo czuje. Być może bas jest... No nie jest na poziomie, przypuśćmy, Boomboxa czy Xtreme'a, jest zauważalnie mniejszy, tak, ale w dalszym ciągu przyjemny dla ucha. Nie jest aż tak soczysty, jak ja oczekiwał, natomiast jest jednak dość mocny mimo wszystko. On jest tutaj, wydaje mi się, delikatnie przodującym pasmem, ale jeśli jeden głośnik, tak jak mówisz, gra fajnie, przestrzennie i ładnie i dobrze się go słucha i nawet dobrze nagłaśnia całkiem spore przestrzenie, takie jak tutaj na powietrzu czy na rowerze, tak jak ja z nim jeździłem, o tyle dwa w tym Party Mode'zie już troszeczkę za bardzo robią dużo chaosu.
chaosu, te pasma wtedy tak jakby troszeczkę się nakładają na siebie, jeden głośnik jakby chciał przekrzyczeć drugi, tak, nie brzmi i to już nie brzmi najlepiej. Inaczej jest nieco w stereo, tam jest troszeczkę bardziej wyizolowany ten dźwięk, brzmi to nieco lepiej, ale party mode'a my raczej byśmy odradzali, przynajmniej w takiej odległości, chyba że ktoś siedzi gdzieś na jednym końcu, drugi gdzieś na drugim i chcą słuchać tego samego, no to wtedy to ma sens. Jakość dźwięku ogólnie całkiem na plus. Zasięg, jeśli chodzi o zasięg, to też również na plus. Mamy tu wbudowany moduł Bluetooth 5.0. Jeśli chodzi o otwarte przestrzenie, to w okolicach 20 metrów, więc naprawdę bardzo fajna odległość. Tak, bez problemu, jak taki mały głośniczek jest w porządku. Niestety nie zmierzyliśmy jeszcze maksymalnej głośności, bo nasze studio jest w kwarantannie. Jak uda nam się dokonać tego pomiaru, to gdzieś w opisie wrzucimy zarówno w trybie party, jak i w trybie pojedynczego głośnika. No i to tyle, jeśli chodzi o jakość dźwięku, przejdźmy do podsumowania. Opowiedzieliśmy Wam już praktycznie wszystko o tych głośnikach, trzeba przejść do podsumowania. Przede wszystkim do ceny. No póki co nie jest dostępny w polskiej dystrybucji. Na stronie producenta cena, jaka obowiązuje na dzień dzisiejszy, jest to $40, więc możemy się spodziewać, że jeśli pojawi się w polskiej dystrybucji, będzie to cena w okolicach 160, może 180 zł. Tak, raczej nie powinna 200 przekroczyć. No i teraz zastanawiając się, co mamy w tym segmencie cenowym i w takiej mniej więcej konstrukcji głośników, to jest na pewno JBL Clip 3, którego zresztą testowaliśmy, i Haki Mars. Takie dwa głośniki naprawdę podobne, jeśli chodzi o zastosowanie, całkiem podobne, jeśli chodzi o konstrukcję. No i jeśli mielibyśmy się do nich odnieść, no to Haki Mars moim zdaniem grał chyba nieco gorzej. Miał mniejszy bas, tak mi się wydaje może, ale jakoś on nas nie zachwycił, ten Haki Mars, aż tak bardzo. To prawda, a cenowo chyba był troszeczkę droższy, tak, aniżeli Tribit Stormbox Micro. Tak, on był dość ciężko wyceniony. Natomiast JBL Clip 3, gdybyśmy mieli zestawić z Clipem 3, to chyba jednak JBL mi się wydaje, że grał tak bardziej czysto. Nie było tego właśnie nakładania się tego pasma odrobinę jednego przez drugie. Jakoś tam mi się ten dźwięk wydawał czystszy, aczkolwiek nie pamiętam już, jak tam było z basem, tak szczerze. No, Clipa 3 nagrywaliśmy bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Niestety JBL nam go zabrał, więc nie możemy dla Was zrobić porównania właśnie z tym głośnikiem. Ja sądzę, że jest to bardzo, ale to bardzo zabrali podobna... nam, czy my go rozdaliśmy w konkursie? Zabrali nam Clipa 3. Ale to bardzo podobne propozycje. Cenowo chyba Clip też będzie troszeczkę droższy. No ale tam mieliśmy pełnego IPX-a 7, wiedzieliśmy, że jak go wrzucimy do... gwarantowanego. Do jakiegoś zbiornika z wodą, to wypłynie i... No w sumie to nie pamiętam, czy wypłynie, ale na pewno się nie popsuje od wody. Tak, no to prawda. Tutaj mamy takie łamane IPX7 na IP67. Jak widzieliście, już go zamoczyliśmy, grał normalnie, więc nic się złego z tym nie stało. Ja bym powiedział, że jeśli macie dylemat między Clipem, a powiedzmy takim Tribitem, to wybierać ten, który Wam się bardziej podoba wizualnie i ten, który jest korzystniejszy cenowo, po prostu. Prawda. Tribit Stormbox Micro na kanale Git. Ciekawa propozycja kolejna z Chin dla osób lubiących jakieś aktywne spędzanie czasu, czy też odsłuchy muzyki na powietrzu. Do domu ten głośnik raczej po prostu marnowałby się, bo nie ma ani takiej ładnej jakości dźwięku, jaką można mieć w tej cenie w głośniku domowym, no ani też, że tak powiem, nie wygląda za dobrze, bo nie leży frontem do użytkownika, tylko ten cały dźwięk jest do góry, nie ma gniazda jack 3,5 mm, więc taki raczej głośniczek, o, jak tutaj dzisiaj, na rower, na działkę, czy na grilla, czy na drzeczkę. Dokładnie. Stormbox Mixo. O, Stormbox Mixo. Stormbox Micro. Tribit. Tak jest, a z Wami dzisiaj Burzyk. Jest Kino. Zobaczenia.